Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał o planowanej inwestycji wysokościowej firmy Skanska. W niedalekiej przyszłości deweloper planuje w Warszawie zbudować wieżowiec o nazwie Warsaw One. Wieżowiec osiągnąć może nawet 200 metrów wysokości, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tego typu zabudowę na działce Skanskiej przy rondzie ONZ. Zanim wieżowiec powstanie, będzie trzeba wyburzyć inny, ponad 80-metrowy biurowiec. Jak projekt wieżowca może wyglądać w szczegółach i kiedy może powstać? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Warsaw One wyrośnie w miejscu Inmetu. Przy rondzie ONZ w Warszawie powstanie nawet 200-metrowa wieża autorstwa pana Przemysława Zańko-Gulczyńskiego oraz artykuł na portalu investmap.pl pod tytułem Jest pełna 84-metrowy biurowiec Inmetu zostanie rozebrany. W jego miejscu powstanie 188-metrowy wieżowiec Warsaw One. Autor artykułu nie podpisał się. Firma Skanska jest odpowiedzialna za szereg inwestycji budowlanych w Warszawie. Wśród nich można wymienić na przykład kompleks biurowy Studio, który jest realizowany na ulicy Łódzkiej w dzielnicy Wola. Być może niedługo Skanska wybuduje wieżowiec, który nosi nieoficjalną nazwę Warsaw One. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu murator.pl, Warsaw One to nowy wieżowiec od firmy Skanska, który wyrośnie wkrótce przy rondzie ONZ w Warszawie. Nawet 200-metrowa wieża zastąpi wieżowiec Inmet z lat 90., który dziś nie przystaje już do współczesnych standardów. Wieżowiec Warsaw One planowany jest już od kilkunastu lat przy rondzie ONZ w Warszawie. Ma on powstać w miejscu, gdzie od 1997 roku stoi Inmet, czyli biurowiec, który czeka na rozbiórkę. Wieżowiec powstać ma na działce pod adresem Alei Jana Pawła II 15. Lokalizacja jest znakomita, tuż przy ścisłym centrum miasta przy stacji metra M2. Pierwsze projekty wieżowca Warsaw One powstały jeszcze w 2008 roku, więc bardzo możliwe, że w najnowszym projekcie nastąpią zmiany. Jak informuje portal murator.pl, projekt z 2008 roku stworzony przez pracownię Schmidt-Hammer-Lassen jeszcze dla poprzedniego właściciela działki przewidywał szklaną 188-metrową wieżę, złożoną z trzech stopni o różnej wysokości. Teraz jednak powstaje nowy projekt. Warto dodać, że plan miejscowy dopuszcza w tym miejscu nawet 200-metrowy budynek. Oznacza to, że w miejscu Inmetu może powstać obiekt dwukrotnie wyższy. A jak może wyglądać nowy wieżowiec przy rondzie ONZ? Jak czytamy w źródle? Warsaw One będzie biurowcem o wysokości do 200 metrów. Firma Skanska na razie nie ujawnia zbyt wielu szczegółów związanych z tą inwestycją. Wiadomo jednak, że budynek powstanie najwcześniej za kilka lat, gdyż obecnie Skanska skupia się na innym projekcie. Trwa budowa biurowca Studio A na Woli. Według nieoficjalnych informacji nad nowym projektem pracuje duńska pracownia Arrow Architects, która zaprojektowała też wspomniany kompleks Studio. Nowy obiekt ma być podobno zbliżony wyglądem do tego, który planowano w 2008 roku. Wówczas zakładano, że obiekt zaoferuje 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Jednak nie wiadomo, czy tak samo będzie w nowym projekcie. Z pewnością jednak powstanie jeden z najwyższych wieżowców w Warszawie. Jeszcze więcej szczegółów można znaleźć na portalu investmap.pl. Jak czytamy, przedstawiciele Skanska podkreślają, że aktualnie projekt Warsaw One jest dostosowany do współczesnych wymagań, jakie muszą spełniać wysokiej klasy biurowce. I dlatego niewykluczone jest, że ostateczny projekt tego wieżowca będzie się nieco różnił od tej koncepcji i wizualizacji zaprezentowanej wcześniej przez dewelopera. Jak widać, w porównaniu do innych wieżowców obecnie budowanych w Warszawie, Warsaw One będzie jednym z najwyższych, ponieważ osiągnąć może nawet 200 metrów wysokości, co będzie czyniło go jednym z najwyższych wieżowców w Warszawie. Wyższym na przykład od powstającego obecnie wieżowca The Bridge. Ja osobiście mam pewien problem z tym wieżowcem, ponieważ biurowiec obecnie stojący na tej działce nie wygląda, żeby był w złym stanie technicznym, a burzenie go to jakby nie było marnotrawienie surowców.
Tyle się mówi o działaniach proekologicznych, a nikogo nie bulwersuje burzenie niewymagających tego budynków. Jeżeli się mylę, to proszę o napisanie tego w komentarzu. Być może nie znalazłem informacji o tym, że biurowiec ten jest w złym stanie technicznym. Zapraszam też do wyrażenia opinii na temat projektu Warsaw One w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia materiału na temat wieżowca The Bridge. A teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.